W tym filmie pokażę kamerę termowizyjną, którą na przykład zbadamy rozkład temperatury w grzejniku, a nawet zmierzymy temperaturę naszego ciała. Kamera ta kosztuje około $100 i można ją kupić w sklepie Banggood. Kamery termowizyjne niezastąpione są w każdej sytuacji, w której ważny jest rozkład temperatury. Obszar zastosowań tych urządzeń dawno już wykroczył poza zakres związany bezpośrednio z problemami termoizolacji. Urządzenia te zyskały uznanie również w diagnostyce medycznej, badaniach ekologicznych, elektryce, elektronice, kontroli jakości i wielu, wielu innych dziedzinach życia. W opakowaniu znajduje się kamera, przewód USB do przesyłu danych, a instrukcję musimy sobie ściągnąć w postaci pliku PDF. Obraz wyświetlany jest na wyświetlaczu typu TFT o przekątnej 2,4 cala. Urządzenie posiada dwa procesory, które szybciej odświeżają obraz. Jest bardzo niskie zużycie energii. Mamy paletę kolorów do wyboru. I co najważniejsze, hybrydowe obrazowanie obrazów wizualnych i podczerwonych. Możemy zapisywać obrazy na karcie SD. To są ikony pokazujące możliwości urządzenia, a poniżej mamy klawisze funkcyjne. Ich znaczenie poznamy, gdy będziemy już badać obiekty. U góry znajduje się gniazdo pamięci microSD oraz gniazdo microUSB do przesyłu danych i dodatkowego zasilenia urządzenia. Z tyłu jest detektor podczerwieni, w środku kamera, a na dole podświetlenie LED. Urządzenie można zasilić zewnętrznym zasilaczem do gniazda microUSB lub za pomocą czterech baterii typu AA LR6. Jedno zdjęcie, jeden plik to około 150 kB. Wystarczy nam pamięć o niewielkiej pojemności. Obudowa kamery wykonana jest z materiałów dobrej jakości. Jest to ABS plus guma. Aby włączyć kamerę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power Exit. Do menu wchodzimy naciskając przycisk z symbolem domku i OK. Do wyboru mamy parę palet kolorów, którymi będą znaczone poszczególne temperatury. Pole wyboru z literką E i liczbą 60 to emisyjność. Należy ją ustawić zależnie od badanego obiektu. W pozostałych polach możemy ustawić jednostkę temperatury, zobaczyć pojemność pamięci, możemy ustawić czas, podświetlenie, a także czasowe automatyczne wyłączenie. To są znaczniki temperatury najwyższej, najniższej i środkowej, które też możemy wyłączyć. U góry ekranu podany jest czas, emisyjność, stopień rozładowania baterii, po prawej stronie wybrana paleta
barw, a na dole temperatury. Kamera ta posiada rozdzielczość obrazu w podczerwieni 32x32. Rozdzielczość wyświetlacza to 240x320 pikseli. Naciskając strzałkę w dół możemy uzyskać obraz naturalny, a później stopniowo go nakładać na obraz w podczerwieni. Obrazy możemy dostosować do naszych potrzeb, wybierając odpowiednią paletę barw. Na dole ekranu po lewej stronie wyświetlana jest temperatura wycelowana bezpośrednio w przedmiot. Na środku ekranu. A dwa wskaźniki automatycznie na bieżąco śledzą najbardziej gorący i najbardziej zimny punkt na przedmiocie. Jak ważne jest dobranie emisyjności danych przedmiotów, zobaczycie to teraz na przykładzie. Była emisyjność 60, a zmienimy ją teraz na emisyjność 30. Zobaczymy, jak zmieni się mierzona temperatura. W podwójnym opakowaniu foliowym, które odbija promieniowanie podczerwone, jest lód. Przy emisyjności 60 temperatura wynosiła około 8 stopni Celsjusza, a gdy zmienimy emisyjność na 30, to temperatura spadła poniżej minus 10 stopni Celsjusza. W każdej chwili możemy zapisać obraz na karcie SD, naciskając przycisk aparatu i zatwierdzając. Zdjęcie możemy odtworzyć bezpośrednio w kamerze lub przesłać do komputera. Gdy w mierniku jest karta SD, po podłączeniu w komputerze wyświetlany jest jako dodatkowy dysk. Obraz z miernika nie jest zbyt duży, ale dobrze można rozpoznać przedmioty, które są gorące, zimne, zobaczyć przebiegi termiczne, na przykład rur wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, czy na przykład jakieś usterki w elektryce, a nawet zmierzyć temperaturę ciała. Zobaczcie zresztą na przykładach. Możemy sprawdzić temperaturę kół czy innych podzespołów samochodu, ale także temperaturę ciała ludzkiego. Tutaj mamy doskonały przykład wykorzystania kamery w elektryce. W tym gniazdku dzieje się coś niedobrego. Temperatura jest duża, a nie dość, że w gniazdku, to jeszcze powyżej niego.
to jest piec węglowy centralnego ogrzewania i tutaj możemy zaobserwować, że drzwiczki nie mają zbyt dobrej izolacji. Ogrzewanie podłogowe, które biegnie pod płytkami, niewidoczne dla naszego oka, w oku kamery staje się widoczne. Obszary zastosowania termowizji są bardzo szerokie. Staje się ona potężnym narzędziem w przemyśle, budownictwie, medycynie oraz innych dziedzinach nauki i techniki. W przypadku przemysłu badanie termowizyjne jest usługą wspomagającą proces utrzymania ruchu, pozwalającą na lepsze planowanie remontów oraz ograniczenie przestojów produkcyjnych. Natomiast dla branży budowlanej i klienta indywidualnego największe korzyści mogą płynąć z wykorzystania kamery termowizyjnej do analizy właściwości cieplnych domu czy mieszkania. Dziękuję za uwagę.